Witajcie w kolejnej serii na nowej mapie. Kolejna seria, nowa mapa, nowy rok. Cóż, zaczynamy na polskiej krainie. Pierwsze co zrobię, to kupuję no, polskie maszyny, polskie ciągniki. Przede wszystkim tak wygląda nasze podwóreczko, dom. Teraz otwieram, pootwieram wszystkie garaże i do zobaczenia za chwilę. Jesteśmy w sklepie, oto maszyny, które kupiłem. Tutaj mam taki, wybieram jak najbardziej podobny do naszych polskich. To jakiś Poznania, jakiś kultywator. Kultywator będę musiał zmienić. No i chciałem kupić 60, bo taka jest dostępna z turem. Zrobiłem ją na dziesiątkach i tur 3 sekcyjny. No dwie 60 kupiłem, żeby robota szła trochę szybciej. Pamiętam kiedyś taką chyba mieliśmy mniej więcej kolor, żeby się zgadzał, to druga. Taka losowa, żółtą sobie wybrałem. No i co? Teraz zaprowadzę je na swoje podwórko. No, coś takiego, tylko pamiętam, że nasza chemia miała czarną kabinę, ale niestety tutaj nie da się wybrać. Ogólnie to jest dużo opcji, żeby tam sobie dopasować ten swój sprzęt, kto jaki chce. Zapotrzepiamy siewnik i jedziemy na podwórko. Musiałem jeszcze otworzyć bramę tutaj z tego sklepu. No i co, jedziemy na podwórko. Tu fajnie jest właśnie taka wioseczka jakby. Jakieś tam domy, stodoły, samochody, bele. No i cóż, tu jakiś sklepik jest z jakimś panem siedzącym pod sklepem. Ściągnę te dwie maszyny, dwie, no więcej maszyn, ale dwa ciągniki na podwórko z maszynami. No i będę chciał kupić jakieś pole, przynajmniej ze trzy już mam sobie tam na oku pola, żeby sobie kupić, żeby mieć na czym pracować. I no i co, no i na pewno kombajn jak to zawsze i przyczepę, ale to za chwilę pokażę. Zabieramy teraz drugą 60. One są takie same, taki ten sam silnik wybrałem. To jest ta w grze 60 trójka C360, ale jakby trzecia. Po 52 konie mają jedna i druga. Ta czerwona jest na 16, ta żółta na 10. No i co, właśnie to kupuję teraz te pola. To jest 11. 14, 15, tam chyba pszenica, pszenica, tu mam rzepak, na środku jest wełna, ale to idzie do zaorania. No i co, kupiłem jeszcze tu przyczepkę. No i kupiłem jeszcze bizona, tylko nie mogę nim wjechać tutaj przez bramę. Muszę od tyłu wjechać im na gospodarstwo, od razu pod wiatę go postawię. No i to tyle, tak wygląda bizonik z daszkiem. No i co, to by było chyba na tyle. Czekajcie na kolejne filmy. Zmieniam ten sposób nagrywania, także mam nadzieję, że będzie